Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 7 sierpnia 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was na ten konkretny czas, na ten konkretny dzień. 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki, spełnienie marzeń, kochani. Niech Wam się darzy. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. No i zobaczmy. Dzisiejszą kartą na dzień dobry jest. Król Kielichów. Pięknie. Czas miłości, spokoju, panowania nad emocjami, zostawienia ze sobą trudnych myśli, em, kreatywności no i przede wszystkim podążania za głosem serca. E, Król Kielichów, kochani, reprezentuje energię męską. Jest to zazwyczaj właśnie mężczyzna albo ktoś mu silnie w męskiej energii. E, ktoś, kto właśnie kieruje się głosem serca. Ktoś, kto jest odpowiedzialny, pełen miłości, pełen czułości. Ktoś, kto nie wali głową w mur, ale zawsze znajduje jakieś rozwiązanie. Kto płynie z prądem. Kto jest bardzo. Bardzo właśnie wrażliwy, pomocny, empatyczny, kto potrafi właśnie panować nad emocjami. Jest to osoba często, która bardziej pokazuje swoje emocje, pokazuje swoje uczucia, niż mówi o tych uczuciach, więc trzeba też wziąć na to poprawkę, ale jest to osoba naprawdę z ogromnym sercem. Ktoś bardzo czuły, kochający, często pracujący właśnie um, po, przez pomoc innym, pomoc ludziom, pomoc zwierzętom, pomoc po prostu potrzebującym, pomoc planecie, tak? Także kochani, dzisiaj możemy wejść w energię, Takiej osoby, albo możemy spotkać taką osobę na swojej drodze. Król kielichów zapowiada właśnie. Że będziemy dzisiaj szli za głosem serca. Dzisiaj to serce będzie nas prowadzić i będzie mówić nam odpowiedni kierunek. Więc warto go słuchać i warto za nim podążać. Mogą się pojawić jakieś kreatywne spostrzeżenia, mogą się pojawić jakieś kreatywne działania, pełne miłości, pełne empatii, ale też pełne właśnie takich innowacji, takich bym powiedziała, właśnie kreatywnych uniesień. Więc też warto w to inwestować. Dzisiaj dobry jest dzień, kochani, żeby pokazać komuś że kogoś kochamy, pokazać że na kimś nam zależy, zadzwonić do przyjaciela, odwiedzić mamę, rodziców, przyjaciółkę, siostrę, brata, bardziej zaangażować się w związek, w którym jesteśmy, bardziej zaangażować się w cokolwiek robimy, pokazać, że jest to coś co kochamy robić i jest to coś co chcemy robić. Więc warto dać ciebie na całego. No i warto, kochani, też stawiać odważne kroki, bo jakby nie patrzeć, król jest energią męską, energią działania, więc jeżeli do czego, albo do czegoś, albo do kogoś nasze serduszko mocniej bije, warto dzisiaj podjąć pewne działania i pójść właśnie za tym głosem serca. Król kielichów, kochani, jest bardzo mocno taki, tak jak powiedziałem, empatyczny, więc wszelaka pomoc innym, pomoc bliźnim będzie dzisiaj ważna. Sami również możemy otrzymać pomoc, jeżeli takowej będziemy Potrzebować, e, więc e, ważny, ważny czas. E, możemy, kochani, zawsze kiedy pojawiają się kielichy, e, mogą e, być ważne dla nas jakieś kreatywne przedsięwzięcia, to już wspomniałam, więc może nas się, w nas się obudzić artystyczna dusza e, możemy chcieć coś namalować, możemy chcieć coś napisać, możemy chcieć coś stworzyć. Warto też zatem tym pójść, kochani, ale jeżeli nagle dzisiaj wyjątkowo poczujecie jakiś, jakąś potrzebę e, Zrobienia czegoś innego, nie wiem, pójścia do teatru, pójścia na jakiś wernisaż czy, czy cokolwiek innego też warto. Król Kielichów, tak jak wspomniałam, jest często osobą, która współpracuje z innymi ludźmi. Dla mnie często jest to energia psychologa, psychiatry, więc jeżeli czujecie potrzebę zasięgnięcia porady kogoś takiego, skonsultowanie się z kimś na temat swojego zdrowia psychicznego albo po prostu porozmawiania na temat jakichś trudności, problemów, na pewno znajdziecie odpowiednią osobę, która Was wesprze, która która Wam pomoże i która wskaże właściwą drogę. Król Kielichów dla mnie też jest kartą, jakby nie patrzeć, charytatywnych akcji, więc dzisiaj możecie się udzielać bardziej charytatywnie, możecie chcieć wesprzeć jakąś fundację, możecie chcieć, nie wiem, pomóc, pomóc biedniejszym od siebie, możecie chcieć pójść, nie wiem, do schroniska, wyprowadzić pieska albo w jakiś inny sposób zaangażować się właśnie w pomoc ludzkości, w pomoc właśnie biedniejszym. Chodź, Ilu się to chodź mi się albo ogólnie w pomoc czy zwierzętom, czy ludziom, czy dzieciom, czy komukolwiek, tak? Więc no tutaj mówię, te porywy serca będą ważne i pójście za głosem serca będzie ważne. Kochani, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, sprawy finansowe, Królików zapowiada spokojny dzień, gdzie będziemy panować nad emocjami, gdzie naprawdę będzie um, do, gdzie będą dobre kontakty z innymi będzie dużo wsparcia, dużo pomocy wzajemnej tak jak powiedziałam, te kreatywne pomysły mogą się pojawić, część z nas e, może czuć jakiś taki poryw serca, żeby pójść w jakimś kierunku e, i to może być e, od jakiegoś pomysłu w pracy, przez jakieś e, inne rozwiązanie zadań poprzez, kochani, nawet właśnie zmianę pracy możemy czuć, że ta praca nie jest dla nas i nasze serce woła nas w zupełnie innym kierunku i dzisiaj, tak jak powiedziałam na początku będziemy podążać za tym głosem serca, więc gdziekolwiek was ono nie prowadzi, dzisiaj warto za nim pójść, bo tam znajdziemy spokój, tam znajdziemy rozwiązania, tam znajdziemy um, takie poczucie, poczucie bezpieczeństwa. Możemy chcieć wrócić do dawnych jakichś upodobań, do dawnych. Um, do dawnych hobby, do dawnych jakichś takich rzeczy, które sprawiały nam przyjemność, również właśnie w kontekście zawodowo-finansowym. Więc, więc warto. Ogólnie będziemy robić to, co przyjemne dla nas, to co sprawia nam radość, to co kochani gdzieś tam w, w czym czujemy się po prostu dobrze. Tak jak powiedziałam, wszelkiego rodzaju konsultacje dzisiaj ważne. Na pewno pojawią się osoby, które zechcą nam pomóc, które zechcą nam coś wyjaśnić, które zechcą nas wesprzeć w w jakiejś sytuacji, sami również będziemy bardzo empatyczni w stosunku do innych, będziemy bardzo pomocni. Osoby, które szukają pracy, możecie mieć do czynienia z takim królem kielichów, osobą bardzo wyrozumiałą, konkretną, ale jednocześnie, tak jak powiedziałam, bardzo kreatywną i wrażliwą. Z drugiej strony tutaj jest właśnie też informacja, że jest coś, co kochacie robić, warto pójść w tym kierunku. Jeżeli chodzi o sprawy miłości, sprawy, sprawy związków, no to król kielichów, no to samo dobro, bo tutaj miłość rozkwita. Tutaj będzie dużo uczuć, dużo wrażliwości, dużo, dużo emocji, dużo okazywania sobie tych emocji, dużo okazywania sobie uczuć, więc w stałych związkach będzie bardzo romantycznie. Jakieś trudności przejdą w niepamięć, zapanuje spokój, zapanuje miłość, zapanuje harmonia. Możecie liczyć na jakieś randki, na jakieś wyjścia, na jakieś romantyczne gesty ze strony partnera, partnerki. Oczywiście możecie też liczyć na większe zaangażowanie, szczególnie na tym poziomie emocji. Jeżeli były jakieś trudności, zdecydowanie miną one w dniu dzisiejszym. Zostawicie to wszystko daleko, daleko, daleko. Ale też, kochani, wszelkiego rodzaju decyzje a propos pójścia za głosem serca, i czy to jest, kochani, kwestia zamążpójścia, czy to jest kwestia powiększenia rodziny, czy przeprowadzki w jakieś miejsce, czy kwestia po prostu jakichś inwestycji w związek. Zdecydowanie dzisiaj po prostu popłyniecie za tym serduchem, gdzie was poprowadzi, tam zasiejecie jakieś ziarna i pójdziecie w kierunku właśnie stabilizacji. Więc piękna, piękna energia, tak jak powiedziałam król kielichów to już jest głębszy poziom znajomości więc część z Was może usłyszeć dzisiaj kocham Cię część z Was może usłyszeć, że chce się z Tobą zestarzeć, część z Was może otrzymać pierścionek zaręczynowy albo klucze do mieszkania, więc zacznie się robić tak poważniej też w Waszym związku, szczególnie jeżeli jest to świeża relacja. Osoby, które są, które są singlami, jak najbardziej macie szansę dzisiaj poznać takiego króla kielichów albo wejść w energię króla kielichów macie szansę się po prostu zakochać albo spotkać kogoś, kto zawojuje Waszym serduszkiem. Dla części z Was może to być ktoś z przeszłości, nie czuję, że... to znaczy może to być ktoś z ex, jakiś ex, exowa, ale dla części z Was może to być ktoś, kto po prostu w jakiś sposób wróci do Waszego życia, więc weźcie to też pod uwagę, że tutaj macie szansę pójść naprzód, macie szansę po prostu stworzyć coś nowego. Ale oczywiście dla części z Was może to być zupełnie ktoś nowy, ktoś, kto być może udzieli Wam jakiegoś wsparcia, pomoże w jakiejś trudnej sytuacji, więc bądźcie otwarci na przyjęcie Pomocy, ale też ofiarowanie pomocy, bo w ten sposób może tutaj się nawiązać jakaś, e, jakaś e, znajomość, wartościowa znajomość zdecydowanie z tym królem kielichów. Także, kochani, piękny dzień przed nami, idziemy za głosem serca, wszystko płynie. E, kreatywność, miłość, współczucie. Em, Wzajemna pomoc, empatia będzie dzisiaj naprawdę niezwykle ważna, ale też działanie, bo jakby nie patrzeć, król, kielichów, króle, królowie w, w arkanach em, małych w, 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 w tarocie są od działania przede wszystkim. Więc wszelkiego rodzaju działania, które przybliżą Was do tego, co kochacie robić, do osób, które kochacie, do sytuacji, które kochacie, wszelkie tego typu działania będą jak najbardziej dzisiaj wskazane. Więc warto zrobić pierwszy krok, warto podjąć jakieś działania, warto. Em, Choćby nawet podjąć jakąś decyzję. To będzie istotne, jeżeli chcecie osiągnąć jakieś swoje szczęście albo jakieś, spełnić jakieś swoje marzenie. Także piękna, piękna energia. Na spodzie jeszcze królowa pentakli, więc tutaj warto też ją otworzyć na wszelkiego rodzaju stabilizacje, na rodziny nowych pomysłów. Wszystko wokół bezpieczeństwa finansowego będzie dobrze płynąć, ale również pogłębienie właśnie jakiejś relacji albo znalezienie kogoś do stałej relacji na horyzoncie. Piątka miecze, czy jakieś stresy, niepowodzenia, jakieś trudności tutaj zdecydowanie odchodzą w nie. Pamięć, jakieś lęki, jakieś trudności, jakieś kłótnie, obawy. No i szóstka kielichów mówi, że zapanuje jakiś rodzaj harmonii. To jest też energia przeszłości, powrotu do przeszłości albo powrotu kogoś z przeszłości do naszego życia. To jest, kochani, wzajemne wsparcie, miłość, braterstwo, dusz, mocne też porozumienie dusz, więc wszelkiego rodzaju kontrakty, bratni dusz będą dzisiaj ważne. Właśnie współpraca, nasze dzieci, bliskie osoby, ale też pomoc bliskim, bliźnim i osobom w potrzebach będzie tutaj niezwykle ważna. Jedno jest we, wa, ważne, trójka była w kochani jeszcze na koniec, więc idziemy do przodu, pokonujemy jakieś trudności, podejmujemy ważne decyzje, otwierają się przed nami różne wrota, e, które będą prowadzić do e, nowych osiągnięć, nowych, e, nowych możliwości, e, więc piękna energia. Podążajmy za głosem serca. To jest dzisiaj kluczowe. <laughs> Wszystkiego dobrego, pięknego nie Wam życzę i do zobaczenia. Buziaki, pa, pa.